Cześć dziewczyny! Kupiłeś się jakiś czas temu bądź ostatnio buty, które w sklepie wydawały się idealne, a teraz po przyniesieniu do domu okazało się, że są za małe, prawda? Każdemu się to zdarza. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o kilku metodach, które można stosować, żeby takie buty powiększyć. Najprostszą metodą na powiększenie waszego za małego buta jest po prostu wyciągnięcie wkładki. Czasami wkładki są podwójne, więc można jedną z nich usunąć. Albo grubszą wkładkę, którą normalnie ma but, wymienić na taką cieniutką, kupioną gdzieś u szewca bądź w sklepie obuwniczym. To jest pierwsza i najłatwiejsza metoda. Jeżeli nie pomaga wam wyciągnięcie wkładki, to można po prostu buta rozchodzić. Wszyscy wiemy, o co chodzi, ale dla ułatwienia, żeby bucika rozchodzić, możemy popsikać go na przykład jakimś takim spryskiwaczem do kwiatków, bo tak jest najłatwiej, żeby go leciutko zwilżyć wodą. Nie przemoczyć, nie za bardzo namoczyć, tylko zwilżyć wodą. Ta metoda jest dobra zarówno do rozciągania całego buta, jak i na przykład w miejscach, w których nas uwiera. Jeżeli zwilżymy buta, rozchadzamy go i robimy to przez jakiś czas, to na pewno nam to pomoże. Ale jeżeli na przykład chcemy ściągnąć tego buta, on jest troszkę wilgotny, to pomocne tutaj będzie na przykład użycie... Zaraz Wam pokażę... papieru. Po prostu papieru, którym wypychamy tego wilgotnego buta. Nie dość, że papier pomoże nam ukształtować wnętrze buta, czy wypchnąć w tych miejscach, w których chcemy, żeby był troszeczkę wypchnięty, to jeszcze będzie chłonął wilgoć z buta. I troszeczkę jakby to wszystko będzie trwało dłużej, więc dłuższa będzie praca tej wilgoci i dłuższe będzie kształtowanie, więc tak jakby rozciąganie też będzie większe i dłuższe. Nie polecam natomiast takich zwykłych gazet, bo nie wiadomo, jak zareagują w podwójnym wilgoci. Mogą na przykład, może na przykład puścić farba drukarska i wtedy będziecie mieć wnętrze buta w czarne literki. Dziewczyny, jeżeli macie na przykład w domu prawidła, to możecie spokojnie zrezygnować z papieru, gazet i tym podobnych rzeczy, o których mówiłam przed chwilą. Po prostu zwilżonego buta, do zwilżonego buta włożyć prawidła i działanie będzie bardzo podobne. Plus, tak na dobrą sprawę, można troszeczkę ograniczyć rozchadzanie tych zaciasnych butów w skarpetce, bo wiadomo, że wtedy but ciśnie, no i nie działa to najlepiej na naszą stopę. Także mogą być też prawidła. Na pewno słyszałyście też, że można używać alkoholu zamiast wody do rozciągania obuwia. Nie róbcie tego, dziewczyny, bo tłuszcze, które są zawarte na przykład w skórzanych butach, są rozpuszczalne przez składniki alkoholu, co powoduje między innymi usztywnianie buta, czyli na przykład wydaje nam się, że bucik się rozciągnął i jest bardziej elastyczny, natomiast po wyschnięciu, po takim alkoholowym po takim alkoholowym rozciąganiu, okaże się, że but jest dużo sztywniejszy niż był. A jeżeli jest sztywniejszy, to jest mniej odporny mechanicznie, czyli po prostu zwyczajnie, najprościej mówiąc, szybciej będzie się nam niszczył. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że alkohol może też spowodować na przykład odbarwienia skóry. Jeżeli już coś takiego próbujecie, próbowałyście, to na pewno wiecie, że najlepszą metodą, jeżeli widzicie, że wychodzi Wam na przykład plama na jasnych, skórzanych butach po użyciu alkoholu, to bierzcie szybko suszarkę i jak najszybciej suszcie to miejsce. Tylko w ten sposób, tylko taką szybką reakcją można zapobiec tragedii, nazwijmy to, czyli powstaniu plam na naszych butach. Kolejną metodą, może nie kolejną w kolejności ważności, ale taką, o której słyszałam, jest używanie młotka, którym można od wewnętrznej strony buta sobie rozstukać. No, jak uważacie? Na przykład z tego, co wiem, to szewc ma specjalne narzędzia i robi to rzeczywiście, rozciąga buta metodą mechaniczną, jakby ubija skórę, ubijają się te włókna i są bardziej elastyczne. Natomiast, no, takim domowym młotkiem możemy sobie porobić tylko krzywdę butom. Zwłaszcza jeżeli to są buty na jakąś specjalną okazję, więcej kosztowały, no to szkoda by było zrobić jakieś wybrzuszenia, mogą się porobić takie wybite plamki. Także wydaje mi się, że jednak jeżeli już tak drastycznie chcemy zadziałać, to raczej zaprośmy do tej zabawy szewca. Ostatnio popularna jest metoda zamrażarki. Czyli bierzemy buta, wkładamy do niego woreczek, nalewamy wody, zawiązujemy, wstawiamy wszystko do zamrażarki, żeby woda zmieniła się w lód, wiadomo, zwiększyła objętość.
I tym sposobem rozciągnie nam buta. Pamiętajcie o tym, że jak wkładacie buta do zamrażarki, to zmienia się objętość nie tylko tej wody, która zmienia się w lód, tej w woreczku, ale także wody, która jest we włóknach w bucie. Więc mogą znowu powstawać mikropęknięcia. Sumując to z tym lodem, który nam rozciąga buta, kiedy przyrasta, mogą powstać po prostu nie mikro, ale zwykłe pęknięcia. Także z tą metodą byłabym bardzo, bardzo ostrożna. Jeżeli nic z tego, co Wam powiedziałam, nie pomogło do końca, jeżeli to jest za mało, to najlepiej, dziewczyny, iść po prostu do szewca. Iść do szewca, szewc na pewno będzie wiedział, jak zadziałać. Oni mają specjalne maszyny, specjalne substancje, w których tak jakby mogą przechowywać buta. Ten but się rozciąga, mają prawidła odpowiednie, także i mogą rozciągać buta i na szerokość, i na długość. Także jeżeli nie poradziłyście sobie w ten sposób, to to jest najprostsza metoda. Koszt czegoś takiego to jest około 30, zależy od buta też może, 40 zł. Ja osobiście powiększałam raz buty w ten sposób, bo kupiłam rozmiar za mały. Były to buty z filcu i rzeczywiście powiększyły się wystarczająco. Jeżeli miałybyście jakieś pytania, jakieś swoje sugestie, macie swoje super metody sprawdzone od zawsze, na rozciąganie butów, rozszerzanie, no to dawajcie znać pod spodem, będziemy patrzeć, co to jest. Może rzeczywiście są jeszcze jakieś super sposoby, o których na przykład ja nie słyszałam. Do zobaczenia!